PO składa zawiadomienie do prokuratora generalnego w sprawie pobicia na tle politycznym działacza KOD-u w Radomiu. Platforma chce również, by Zbigniew Ziobro objął ewentualne śledztwo osobistym nadzorem. Wyjaśnień w tej sprawie od szefa MSWiA oczekuje Nowoczesna. Partia chce także złożyć wniosek do prokuratury. W sobotę grupa młodzieży wszechpolskiej pojawiła się na manifestacji KOD-u. Doszło do bójki pomiędzy przedstawicielami obydwu stron. Minister Błaszczak zapowiedział kontrolę w policji, której, jak przyznał, podczas manifestacji było za mało. Ruszyła pierwsza rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Bada sprawy nieruchomości przy ulicy Twardej 8-10. Przed komisją nie stawił się nikt z ratusza. Urzędniczka ratusza Gertruda Jakubczyk-Furman odmówiła złożenia zeznań. Została ukarana 3 000 zł grzywny. Wcześniej zeznawał były urzędnik Krzysztof Śledziewski. Powiedział, że decyzje dotyczące nieruchomości przy ulicy Twardej zapadały na poziomie co najmniej bądź dyrektora biura, bądź pani prezydent. Przekazał też, że w ratuszu działał nieformalny zespół zajmujący się reprywatyzacją. Brytyjscy konserwatyści zawarli układ z Partią Demokratycznych Unionistów z Irlandii Północnej. Pozwala on uzyskać większość parlamentarną, którą Theresa May straciła po wyborach. Rząd wspierany będzie w kluczowych głosowaniach, na przykład w sprawie budżetów. Pozostałych konserwatyści nie mają gwarancji wsparcia, co powoduje niestabilność. W zamian za poparcie brytyjska premier zgodziła się na dodatkowy 1 000 000 000 funtów dla Irlandii Północnej. Większość komentatorów zgodnych jest, że taki układ nie ma większych szans na przetrwanie. Będzie ekshumacja zwłok Salwadora Dali. Decyzję podjęli hiszpańscy sędziowie. Tamtejsza prasa informuje, że ma to związek z pozwem o ustalenie ojcostwa. Pilar Abel twierdzi, że słynny hiszpański artysta jest jej ojcem. Jednak bez ekshumacji nie jest możliwe przeprowadzenie testu genetycznego, który mógłby potwierdzić ten fakt. Malarz surrealista zmarł w 1989 roku. Został pochowany w mieście Figueres w północno-wschodniej Hiszpanii, gdzie mieszkał i tworzył. 56% kierowców nie używa telefonów, prowadząc samochód. Tak wynika z sondażu Cebosu. Bez ograniczeń odbiera telefony i dzwoni 6% badanych. Niemal wszyscy respondenci są zdania, że korzystanie z telefonów podczas prowadzenia jest niebezpieczne. Co siódmemu kierowcy zdarza się czytać lub sprawdzać wiadomości w komórce. 7% deklaruje, że wysyła lub pisze wiadomości. Zaledwie 4% kierowców używa telefonu do przeglądania internetu.